14 zimowy wjazd na Równicę przyciągnął motocyklistów nie tylko z terenu powiatu cieszyńskiego. Co roku wydarzenie to cieszy się dużym zainteresowaniem i jak się okazuje, im zimniej, tym lepiej. Nietypowa impreza, jest pora roku, która teoretycznie nie powinno być motocykli na drogach, a jednak impreza jest. To jest fajne. Bodajże dwa lata temu było bardziej mroźno, więcej śniegu, większy lód na drodze. Dzisiaj niestety lodu nie ma. Śnieg co prawda jest, ale nie spełnia to moich oczekiwań. Chodzi o to właśnie, żeby walczyć po drodze, gleby liczyć. Leci kabarecik. Ci ludzie, którzy tutaj dojechali, no to są prawdziwki, można powiedzieć. No i prawdziwi motocykliści. Prawdziwi motocykliści. My sezonu nie zamykamy. Cały rok się jeździ. Spotkanie na Równicy to również doskonała okazja, by zobaczyć motocykle, zarówno te historyczne, jak i współczesne. Jeżdżę Kaśką K750 z silnikiem BMW, stylizacja na Wehrmacht, 43-44 rok. W wydarzeniu tym biorą udział zazwyczaj całe rodziny. Nie brakuje rozmów, wspólnych pamiątkowych zdjęć oraz spotkania przy ognisku i pieczenia kiełbasek. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.